Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Jak mogliście zauważyć, lekko intro się zmieniło, pojawiło się logo, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Tymczasem dzisiaj znajdujemy się nad i obok Warszawy Targówek. PKP Warszawa Targówek to nowa stacja kolejowa. Nie przystanek, bo jest miejsce, w którym można zmienić kierunek na jednym i drugim końcu. To taki trochę easter egg w tym rejonie, no ale przejdźmy do najważniejszego, czyli mniej więcej skrótu najważniejszych informacji od Jakuba Sykuta, prosto z tej stacji. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy stacji kolejowej Warszawa Targówek. Na stacji pojawiły się wiaty, śmietniki, latarnie, ławeczki. Stacja ma zostać oddana do użytku do końca roku. A na ten moment czeka na odbiory techniczne, aby wszystko było sprawdzone. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, trochę się tu zmieniło. I w dużym skrócie to wszystko Sykut wymienił, czyli są tutaj ławki, śmietniki, latarnie, są też windy, jest system informacji pasażera, na razie jeszcze zwykły, ale są tablice, gdzie można sprawdzić już niedługo, kiedy przyjedzie jedyny pociąg co godzinę. Dalej, co my tu jeszcze mamy? No mamy oświetlenie, mamy system informacji dla osób niedowidzących. Mamy wiaty, na pewno, są też ławki pod wiatami. No jest dosyć dużo odjechanych takich barierów, a to wszystko się sprowadza do tego, że to wszystko, co wymieniłem, to jest właśnie pierwsze. To już jest od razu przed jeszcze otwarciem zamontowane bezpośrednio na stacji. Nie tak jak na Warszawie Głównej, gdzie na ławki trzeba było się doczekać, na system informacji pasażera też trzeba było się doczekać. Na śmietniki to już nawet nie chcę mówić, jak się długo czekało. Także tak, to jest dobra nowina, na pewno. Dobrą też nowiną jest to, że właściwie stacja wygląda jakby była już gotowa. Bardzo ładnie jest też pomalowana na ten biały kolor i nie wygląda też tak tragicznie, jak myślałem. Po bokach od tej kaoflandu w miarę ładnie to wygląda i niech im będzie. Perony od góry, a właściwie po bokach, możecie teraz przelecieć się bezpośrednio nad całym peronem, jak to wszystko tam wygląda. Wygląda na całkiem ładnie uporządkowane. Napis Warszawa Targówek, według mnie ta tabliczka tutaj dosyć ładnie wygląda. To nie zmienia, że cały czas ta stacja jest na dość dużym odludziu. Tutaj, no jeżeli nie zmienię nawet furtki od rodu, żeby tu jakoś bezpośrednio wejść, albo nie przekopię się przez ten rod, żeby dało się jakoś przejść od targówka mieszkaniowego, czy cokolwiek inaczej, no to tutaj do tej stacji to dojście jest dosyć trudne, bym powiedział, od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych. Bo nawet od Kauflandu trochę trzeba się naspacerować, żeby tutaj bezpośrednio wejść. Od metro Szwedzka to jest chyba jedyna nadzieja dla tej stacji na razie, bo później jak się będą budować tu osiedla, to oczywiście będzie lepiej. Od metro Szwedzka ma być poprowadzony bezpośredni nowy chodnik. Miasto to zapowiedziało, że kiedy tą stację otworzą, oni wybudują chodnik, żeby dało się dojść jakoś po ludzku i wtedy ta stacja będzie miała trochę większy sens. Chociaż i tak nie będzie go jakoś bardzo dużo, przynajmniej na najbliższy czas, bo będzie tutaj przejeżdżać przez tę stację jeden pociąg na godzinę i to będzie KM-ka. Bo SKM-ki teraz są prowadzone inną trasą, przez centralny to raczej mało co jeździ, więc do Legionowa tutaj sobie nie pojedziemy tędy niestety. Także jest trochę tutaj ograniczeń. No ale dobrze, jeszcze parę ciekawostek. Są windy, dwie, tylko tutaj od strony północnej można wjechać bezpośrednio windami i to według mnie dobra nowina, że tutaj są windy. Windy jakoś wizualnie nie odjeżdżają. Nie są tak piękne, może bym powiedział, jak zazwyczaj tam na przykład na Powązkach mieliśmy takie całe przeszklone. Tutaj są po prostu w takim budynku białe. No ale nie jest też aż tak źle. Są też tutaj zwykłe schody, no i jest przejście bezpośrednio pod nasypem kolejowym. To jest ta nowość, którą według mnie mieszkańcy bardzo polubią, jak przez rot się w końcu będzie dało się przekopać. Bo wtedy mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego będą mogli bezpośrednio albo dojść do tej stacji, albo do Kauflandu.
co byłoby chyba trochę lepszym podejściem niż teraz te objazdy na okrągło. Przy okazji, jakbyście słyszeli trochę mój dziwny głos, nagrywam to rano, dlatego tak jak dziwnie może brzmi. Bo ja tak słyszę trochę, że mam trochę grubszy ten głos, więc to też usłychać. No i tak, po drugiej stronie są też zejścia, są ze schodkami, ale o nich więcej. Jakub Sykut w ciekawostce. Za mną znajduje się wejście, jedyne wejście, które jest zadaszone. Z drugiej strony niestety tego zadaszenia nie ma. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, bez zadaszenia pod gołym niebem, Jakub Sykut. No, taka mała, skromna ciekawostka, że tam będzie można się schronić, będzie daszek, ale faktycznie w tym rejonie będzie można się schronić głównie przed deszczem, bo on jest, te przejście jest zabudowane z każdej strony poza, no nie, poza jedną ścianą, gdzie się wchodzi, co nie zmienia faktu, że jednak tam będzie dosyć dobrze. No i też są ciekawe takie te schodki, które bezpośrednio są tutaj poprowadzone do ulic, także to też jest takich plusów. No ale co prawda te zejścia aktualnie, no gdyby nie te chodniczki, które tam zakręcają, to są trochę donikąd, że tak powiem. Więc tak, to też podtrzymuję. No i tak, czemu to jest stacja, a nie przystanek kolejowy? Na jednym i drugim końcu jest dosyć duże rozjazdy torowiskowe, gdzie pociąg może całkowicie i kompletnie zmienić swój kierunek, czyli po prostu zmienić tor. Więc mniej więcej tak to wygląda. Nawet tutaj przy nasypie tam niedaleko metro Szwedzka to jest specjalne zjazdy. Właśnie podczas przebudowy były robione dla tej stacji, aby można było tutaj zmieniać tory. Czy faktycznie kiedykolwiek pociągi będą korzystać z tej stacji jako stacji, czyli będą tutaj zmieniać kierunek jazdy? Wątpię, szczerze powiedziawszy, bo to się znajduje na dosyć ważnym odcinku kolejowym, gdzie, jakby to powiedzieć, no to jest dosyć duży ruch, tak? Bo tutaj to jest przejazd pomiędzy właśnie kierunek Legionowa, Warszawa Wschodnia, Wesoła czy Wawer. No i tutaj jest dosyć dużo pociągów, również towarowych. I tutaj bardzo szkoda według mnie, że PKP nie zdecydowało się, aby w tym rejonie właśnie, bo to by się bardzo przydało, zrobić podwójne tory, aby były część dla na przykład towarowych, podmiejskich, dalekobieżnych, tak żeby to trochę podzielić. Bo jak teraz to wygląda, no to jak zatrzyma się tutaj podmiejski, co i tak będzie dosyć rzadko robione, no to nie będzie najlepiej w związku z tym, że po prostu będzie zatrzymać ruch na całej linii. Chociaż i tak sądzę, według mnie, że tutaj dużo pociągów niestety nie będzie, bo te pociągi musiałyby jeździć w bardzo ciekawych trasach, ewentualnie jakby kiedyś się zdecydowało PKP, co według mnie byłoby dosyć odjechaną trasą i byłoby dosyć dobrym podejściem. Pociągi, nie wiem, SKM, ale w sumie może nie PKP, albo Koleje Mazowieckie, albo SKM-ki, jakby puściły linię okrężną dookoła całej Warszawy. Może nie całej Warszawy, ale żeby zaczynały z Warszawy Zachodniej peronu 8. Dalej jechały przez PKP Wola, Koło, no i tak dalej, przez Powązki do Gdańskiej. Dalej za Gdańską jedzie dalej przez Zoo. No i kolejna stacja to byłaby tutaj. Jechałaby bezpośrednio tutaj, skręcała w te rejony, czyli do PKP Targówek. Później by zakręcała i zawracała do Warszawy Wschodniej, co jest możliwe zgodnie z torowiskiem. I później by pojechała linią średnicową, czyli przez stadion, no pewnie nową już stację Solec, Ronda de Gola, dalej Śródmieście, Ochota. No i zakończyłaby swój bieg na Zachodniej. I tam, jeżeli by wjechała na odpowiedni tor, to nawet mogłaby bezpośrednio z Zachodniej kolejny kurs pojechać w drugą stronę, chociaż ja sądzę, że mogliby po prostu na Zachodnią się podjeżdżać ten pociąg, zatrzymywać, maszynista po prostu przechodził cały pociąg i zmieniał kierunek jazdy i jechał w drugą stronę. To byłoby bardzo dobre podejście. Taka linia sądzę, że miałaby dosyć duże zainteresowanie ludzi, zwłaszcza gdyby nie dość, że tak by jeździła, to jeszcze by była dosyć częstym kursem. Bo jakby jeździła, nie wiem, na przykład tak co 10 albo 20 minut, to ja sądzę, że to byłoby dosyć niezłe podjazdy. Wyobraźcie sobie, że możecie pojechać z Warszawy Gdańskiej do Wschodniej w bardzo krótkim okresie. Bo jedyne dwie stacje, znaczy Warszawa Zoo to jest przystanek kolejowy, no ale dwie stacje po trasie to byłyby właśnie Zoo i Targówek. To jest dosyć bardzo szybki dojazd. Czegoś takiego aktualnie nie da się zrobić. Więc sądzę, że to dosyć dobre podejście. Zobaczymy. Zobaczymy, czy coś takiego kiedyś powstanie. Będzie może trzeba wysłać jakieś pismo do ZTM-u, bo tam pewnie nawet dużo pociągów nie musieliby puścić na takiej trasie. Nie wiem, no.
Nawet tak na podstawę i na początek, żeby zobaczyć, jak ludzie by z tego korzystali, nie wiem, dwa pociągi, trzy pociągi, to byłoby już zawsze coś ciekawego. No i dobrze, tak to mniej więcej wygląda. I co? Dużo więcej mówić. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejne będzie, no, może się domyśleć, Warszawa Zachodnia. I to już jutro, jak się uda. Cześć!